Witam serdecznie, knap Władysław. Powiem krótką historię o początku klubu motorowego Wisła Chełmno. Klub motorowy Wisła Chełmno powstał w 1946 roku. Zebrało się grono zapaleńców przy cechu rzemiosł różnych w Chełmnie i stworzyli klub motorowy Wisła, który zajmował się wyścigami motocyklowymi i żużlem, w późniejszych czasach motocrossem. Grupa założycielska zapaleńców było wielu po wojnie i w tej grupie był Franciszek Knap, mój ojciec, który był jednym z założycieli klubu Wisła. Pan Szpandowski był prezesem tego klubu po wojnie. Jan Malinowski, który był członkiem zarządu i wielu, wielu innych ludzi, którzy chcieli coś po wojnie zrobić. Zaszczepili nam to mocno i po iluś latach ten klub funkcjonował. Klub funkcjonował do 1962 roku. W 1962 roku mój ojciec zmarł i nie było człowieka, który by to pociągnął. I też były problemy finansowe. Były różne okresy, że kluby w różnych okresach miały problemy finansowe. Pierwszy tor motokrosowy w Chełmnie znajdował się na Szczelnicy. Tor motokrosowy na Szczelnicy. Był to tor, który zawody się odbywały w latach powojennych, gdzieś do 1966 roku. Tak jak powiedziałem, ci ludzie, którzy założyli ten klub, startowali wyścigi motocyklowe i żużel. I pierwsze zawody żużlowe były w klasach poszczególnych motocykli, odbywały się na stadionach. Jedno to było w Chełmie na stadionie, w Świeciu na stadionie, w Polonii Bydgoszczy na stadionie, w Grudziądzu na stadionie. I ci ludzie się ścigali na tych torach, klasach 125, 200 i 500. W 1949 roku mój ojciec na motocyklu NSU zdobył tytuł mistrza Pomorza na żużlu. Były też wyniki w wyścigach motocyklowych, ale to już na innych motocyklach, innych marek, jak Dekawka, czy Ardia, czy Norton. Po tych latach, gdzie klub funkcjonował, w 60-tych latach ten klub przestał działać. Już nie było po prostu tej działalności klubowej, bo ci działacze no po prostu się wykruszyli. I potem była dosyć duża przerwa i ja przejąłem to po prostu w 64 roku,